No siema, Damian z tej strony i opowiem wam historię, którą niektórzy mogą kojarzyć z drugiego odcinku mojego podcastu, więc będę się streszczał. Naderwałem biceps, a dokładniej przyczep dystalny, czyli ten przy przedramieniu. Pomijając początkowy problem z diagnozą tego, co się w ogóle wydarzyło, o czym możecie sobie posłuchać w tamtym odcinku, teraz jest już w miarę okej. I można go ćwiczyć. Nie jestem jednak osobą, która uzna, że jebło i jebło, więc na chuj drążyć temat. Trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy. Moje bicepsy były słabe jak żarty Tadeusza Drozdy i trzeba było coś z tym zrobić. Dzisiaj skupię się na mięśniu dwugłowym ramienia i powiem co nieco o tym, dlaczego jest ważny również dla trójboisty czy wyciskacza, a nie tylko dla sylwetkowców. Zaczynamy! Punkt pierwszy. Budowa. Budowa bicepsa, no to jest rzecz, którą możecie sobie równie dobrze wygooglać, przeczytać samemu, dlatego bardzo krótko. Biceps składa się z dwóch głów, długiej oraz krótkiej. Obie się zarastają bliżej właśnie przegubu, bliżej łokcia, tworząc brzusiec. I teraz tak. Przyczep ścięgnisty głowy długiej jest na obrąbku stawowym i guzku nadpanewkowym łopatki. Tu chodzi o przyczep bliższy, ten w okolicach właśnie barku i łopatki. Głowa krótka z kolei rozpoczyna się przyczepem ścięgnistym położonym na wyrostku kruczym łopatki, więc obie się przyczepiają do łopatki, ale w trochę innych miejscach. Potem, jak już wspominałem, łączą się we wspólny brzusiec i kończą się rozścięgną przechodzącym w powięź, przedramienia oraz ścięgnem właściwym przyczepionym do guzowatości kości promieniowej. Oznacza to, że mięsień dwugłowy jest mięśniem dwustawowym. No i przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt drugi. Funkcje. Funkcje bicepsa również bardzo szybko, bo to jest wiedza wręcz z Wikipedii. To jest tak, zginanie ramienia, ale nie przedramienia, nie uginanie przedramion, do tego przejdziemy, tylko zginanie ramienia, czyli unoszenie tak jakby w przód kości ramiennej. Tak, bark jest zawiasem, łokieć podnosi się do góry. To jest uginanie ramienia. I główną pracę tutaj przejmuje, o ile się nie mylę, głowa długa. Odwodzenie oraz rotacja wewnętrzna ramienia to również głowa długa. Zginanie przedramienia, to już mówimy o tym normalnym uginaniu ramion, tak? Prawidłowo uginanie przedramion, czyli zginanie ręki w łokciu. Tą funkcję biceps dzieli z mięśniem ramiennym. Mięsień ramienny jest bardzo silnym zginaczem przedramienia, a sam biceps najbardziej aktywny jest w tym uginaniu w momencie, jak robimy uginanie w supinacji, tak? W neutralnej pozycji bardziej jest aktywna głowa długa, trochę mniej głowa krótka, a w nachwycie, czyli w pronacji, bardziej mięsień ramienny jest aktywny, a dwugłowy ramienia jest bardziej wyłączony. To jest bardzo ważne, w jaki sposób ustawiamy rękę, no bo wtedy, prawda, można zaatakować odpowiednio mięsień, jaki sobie chcemy zaatakować danym ćwiczeniem. No i oczywiście supinacja przedramienia, to też jest chyba najsilniejsza funkcja właśnie dwugłowego. Nie ma drugiego takiego mięśnia, który aż tak mocno supinuje przedramię.
Tutaj głównie mamy do czynienia z głową krótką, tak? Dlatego też łatwo zauważyć, że jeżeli załóżmy napinamy biceps w ten sposób, że odwracamy rękę do pronacji, no to on już jest płaski. Jak odwracamy nadgarstek do supinacji, no to mięsień, no, pojawia się tak zwany szczyt bicepsów, nie? O szczycie bicepsów może jeszcze wspomnę, ale to w ramach raczej żartu. No to mamy przegadane funkcje, to jest ważne. Generalnie jeśli chodzi o to, w jaki sposób trenować mięśnie, to dosyć ważne jest to, żeby poznać ich wszystkie funkcje, bo wtedy jesteśmy w stanie dobrać ćwiczenia tak, żeby wszystkie te funkcje zaangażować. Teraz, kiedy mamy już obgadane funkcje oraz budowę bicepsa, przechodzimy do punktu trzeciego. Biceps w trójboju siłowym, czy tam w wyciskaniu, czy w innych sportach, w których bardziej ważny jest performance od wyglądu. No oczywiście każdy chce mieć wielką bułę, tak? Może nie każdy, no, znam takich, którzy się szczycą tym, że łapy nie ma akurat, no, ale większość jednak facetów, jak ma wielką łapę, no to jest wtedy fajnie, tak? Niemniej jednak sam wygląd to nie wszystko. Mięsień dwugłowy powinien być przede wszystkim silny, wytrzymały i pracować w pełnym zakresie i mieć wszystkie funkcje silne. Dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na ten mięsień? Ponieważ jeżeli jest za słaby, to ma tendencję do kurczenia się, a przykurczony mięsień dwugłowy może nawet w przysiadach przeszkadzać, bo brakuje nam wtedy mobilności w obręczy barkowej. Ciężko nam jest odpowiednio złapać sztangę i może dojść potem do jakichś absurdalnych sytuacji, że uszkodzimy sobie bark bądź też rękę w trakcie wykonywania przysiadów low bar, albo do takich sytuacji, że musimy się najpierw pół godziny mobilizować. Oczywiście nie tylko biceps może być przyczyną takich sytuacji. Również piersiowe, najszersze, przód naramiennego też może właśnie do takiej sytuacji doprowadzić, że ciężko nam jest wbić się pod sztangę, no ale właśnie osłabiony i przykurczony biceps bardzo często też. Co jeszcze? No biceps lubi być, przynajmniej z moich obserwacji, to wynika, że on lubi być przykurczony tylko z jednej strony, nie? Że mamy jedną rękę, która była albo uszkodzona, albo jest osłabiona i on jest przykurczony na przykład w lewej ręce, w prawej jest ok, wbijamy się pod sztangę i się okazuje, że ta sztanga jest, po prostu leży nam na plecach na ukos, nie? I krzywo siadamy, wygląda to pokracznie, także dbanie o biceps jest ważne w trójboju siłowym, choćby ze względu na przysiad, tak? Bierzemy sobie na przykład martwy ciąg. Myślę, że to jest całkiem oczywiste. Dlaczego dbanie o elastyczność, siłę i dobrą kondycję tego mięśnia jest tak bardzo ważne w trójboju? No bo większość z nas jednak, jak wykonuje martwy ciąg, no to wykonuje go chwytem naprzemiennym. Osoby z małymi dłońmi, z krótkimi palcami mają potworny problem, żeby zrobić zamek. Wiele osób w ogóle nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego nadal powszechny jest przechwyt. No i teraz ręka, która chwyta sztangę i jest ustawiona w supinacji, jest bardziej narażona na zerwanie bicepsa właśnie. Dlatego trzeba dbać o to, żeby on był tak samo silny we wszystkich zakresach, żeby nie ograniczał mobilności ani w stawie barkowym, ani w stawie łokciowym. No i musi być po prostu wystarczająco silny i zdrowy, żeby się nie zerwał pod dużym obciążeniem. No i wisienka na torcie, czyli wyciskanie leżąc. No i teraz tak, patrząc po funkcjach bicepsa, no to co mamy w wyciskaniu? Wyciskanie leżąc
zawiera w sobie elementy rotacji i antyrotacji ramienia. Mamy tam elementy zgięcia przedramienia i wyprostu przedramienia, zgięcia i wyprostu ramienia. Więc w tych wszystkich funkcjach bierze udział biceps. Jako antagonista tricepsa i prawda, mięśni piersiowych chociażby. Tam poprawcie mnie, czy naprawdę tych mięśni piersiowych też, ale to myślę, że jest mało istotne. Klata pcha, prawda, a biceps raczej ciągnie. Ale teraz nie znalazłem na ten temat żadnych badań, ale wydaje mi się, że skoro mięsień dwugłowy jest antagonistą trójgłowego, czyli tricepsa, to sam moment wypychania sztangi, prawda, aktywacja samego tricepsa, może dochodzić do czegoś takiego, co się nazywa paradoks Lombarda. Jeszcze raz podkreślę, to są moje domysły, tak? Ale było swojego czasu głośno o paradoksie Lombarda, także dwugłowy uda wspomaga czworogłowy, mimo że są to mięśnie przeciwstawne, to z racji tego, że są to mięśnie dwustawowe i jeden i drugi to wspomagają się nawzajem w momencie, kiedy kolano się prostuje, prawda, i kość ramienna również się prostuje. No tutaj jest sytuacja taka, że akurat kość ramienna idzie przed nas, także ramię się zgina, a przedramię się prostuje, nie? No ale niemniej jednak oba mięśnie, i triceps, i biceps, działają dwustawowo, więc być może również zachodzi tutaj paradoks Lombarda. Dajcie znać, czy waszym zdaniem ma to sens, i czy czytaliście na ten temat jakieś badania. No dobra, tak czy inaczej, słaby biceps będzie ograniczał nam postępy w wyciskaniu leżąc, czy to przez brak stabilizacji, czy to właśnie nie wspomagając tego ruchu. Sam załóżmy zauważyłem, że w momencie, kiedy ten biceps jest zaniedbany, no to on bardzo szybko się pompuje w trakcie wyciskania leżąc. On szybko się pompuje i robi się zmęczony. I to jest ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że mniej więcej powiedziałem, dlaczego biceps jest ważny w tych trzech głównych bojach. No ale trójbój to nie tylko wyciskanie, przysiad i martwy ciąg, prawda? Mamy w planach treningowych mnóstwo ćwiczeń akcesoryjnych, bardzo dużo wiosłowania wszelkiego rodzaju. Biceps jest mięśniem, który również bierze udział we wszystkich tych tak zwanych ruchach pól, tak, we wszystkich rodzajach wioseł. Jeżeli jest osłabiony, jeżeli nie wspomaga, no to wiadomo, trudniej jest nam progresować w różnych wersjach wioseł, czy w podciąganiu i tak dalej, i tak dalej. Również zakładając, że wspomaga również wyciskanie, no to też będzie problem z dipami, będzie problem z wyciskaniem hantli, z OHP i z innymi rzeczami. Jeśli chodzi właśnie o wyciskanie nad głowę, to też przykurczony biceps może powodować, że gdzieś tam pojawią się bóle w okolicach barków. Także no, jeden mięsień może wpłynąć na bardzo, bardzo wiele rzeczy. I teraz przejdziemy sobie do kolejnego punktu. Punkt czwarty. Ćwiczenia. I teraz tak. Ćwiczenia na biceps. No oczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to wszelkiego rodzaju uginanie ramion, wspominane wcześniej uginanie ramion z supinacją, czy uginanie ramion młotkowe. No ale, przepraszam, uginanie przedramion. Widzicie, ja cały czas popełniam ten sam błąd. Potocznie to jest uginanie ramion, ale tak naprawdę uginanie ramion wygląda inaczej, jeżeli korzystamy z tej takiej nomenklatury właściwej, tej takiej naukowej, powiedzmy, że. Uginanie przedramion z hantlami, ze sztangą, w różnych zakresach ruchu
będzie tutaj fajnie stymulować ten biceps. I warto pamiętać o tym, żeby robić takie ćwiczenia jak uginanie ramion w pełnym rozciągnięciu, żeby, no na przykład najprostsza wersja to jest, siedzimy sobie na ławce, opieramy się o oparcie ławki, które jest ustawione pod kątem. Ręce zwisają swobodnie, staramy się je zrotować na zewnątrz, tak przedramię jest w pełnej supinacji i uginamy ramię, nie ruszając kością ramienną i powoli je prostujemy, to przedramię. Widzicie, znowu się pomyliłem, no ale to już w krew weszło. Tak czy inaczej, uginanie przedramion siedząc na takiej ławce, wtedy łokieć jest poza linią pleców, mięsień dwugłowy jest bardzo mocno rozciągnięty, wykorzystujemy wydłużoną fazę ekscentryczną nie tylko dla dokładności ruchu oraz bezpieczeństwa, ale też po to, żeby w tym wypadku hipertrofia zaszła na długości mięśnia. Tak? Jest też taka teoria, że wydłużona faza ekscentryczna sprawia, że mięsień nie tylko urośnie wszerz, ale też wzdłuż. Długi mięsień to elastyczny mięsień, mięsień, który trudniej będzie zerwać. Także to jest fajne, ważne ćwiczenie. Warto też wzmacniać ten mięsień w końcowym zakresie, tak zwane spider curl na przykład. Nie? To jest właściwie odwrotność tego, bo na takiej ławce skośnej kładziemy się, ale brzuchem. Więc ramię jest zgięte, tak? Przedramię uginamy i dochodzi do pełnego spięcia ramienia. Tylko że tak. Sama funkcja uginania ramień, zgięcia ramienia nie zachodzi w tym wypadku, no bo po prostu sobie leżymy i ta ręka nam zwisa. Więc wydaje mi się, że dużo lepszą wersją, dużo lepszą formą właśnie wzmacniania tego jest po prostu street curl, czyli uginanie przedramion ze sztangą, na przykład łamaną albo na przykład prosto. Do tego najlepiej jak sobie staniemy przy ścianie, żeby wyeliminować zupełnie bujanie tułowiem, żeby nie pomagać swojemu bicepsowi. I wtedy wykonujemy uginania przedramion, supinacji ze sztangą i kończymy je tak, żeby unieść gryf na wysokość ust. Wtedy łokieć się podnosi do przodu i nie tylko ten mięsień wykonuje uginanie przedramienia, ale również zgięcie ramienia. I w ten sposób mamy przepracowane dwie funkcje w supinacji. Tak samo możemy sobie robić uginanie z hantlami. Wtedy aktywnie supinujemy, prawda, to przedramię, przepraszam bardzo, że się jąkam. No w każdym razie można sobie mnożyć tutaj ćwiczeń, ale to są izolacje i to nie jest wszystko, bo warto jest oczywiście zacząć od ćwiczeń globalnych, tak, od wioseł, od podciągania, czy też od innych wielostawowych, ciężkich ćwiczeń, które nam zbudują tą bazę siłową i bazę masy mięśniowej. Czasami zdarza się tak, że te ćwiczenia ciężkie są po prostu za ciężkie dla naszego bicepsa i on tam średnio pracuje, bo jest po prostu za słaby i jego funkcje przejmują inne mięśnie, prawda? Należy wtedy dobrać parametry tak, żeby był jak najbardziej zaktywowany. Ja przykładowo jestem w stanie wykonać takie ciężkie, chamskie, takie brzydkie, oszukane wiosło, gdzie bardzo mocno pracuje i najszerszy grzbietu i mięsień równoległoboczny grzbietu. Jestem w stanie
w krótkim zakresie, bo tak w sumie najszerszy najlepiej pracuje. Jestem w stanie wykonać sztangą 150 kilo z martwego punktu na ziemi, tak? A już na przykład jak mam do wykonania wiosła z supinacją, prawda? Wiosła podchwytem, no to tych kilogramów jest dużo, dużo, dużo mniej. Zwłaszcza też dlatego, że się boję trochę o to, żeby nie zerwać tego bicepsa. Więc można sobie zdjąć dużo ciężaru, wykorzystać na przykład wiosła podchwytem okresowo, jeżeli mamy priorytet na to, żeby wzmocnić te bicepsy. Możemy się podciągać również podchwytem, jeżeli akurat w naszym wypadku czujemy się w tym dobrze i ma to nam pomóc w zbudowaniu siły tego mięśnia. Można na przykład pod kątem stricte stabilizacyjnym pod wyciskanie leżąc, robiąc sobie wyciskania również w supinacji, bo wtedy mięsień dwugłowy jest bardziej aktywny i lepiej wykonuje swoją pracę właśnie na wzorcu wyciskania. Można sobie coś takiego zapodać. Nawet zdaje się Bal ostatnio coś takiego pokazywał, że nie dość, że robił właśnie wyciskanie podchwytem, to jeszcze w wersji z gumami, prawda, w sensie robił tsunami press podchwytem, nie? I to było takie mega combo, które miało wzmocnić stabilizację ramienia w wyciskaniu, nie? Także fajnie, fajnie to wyglądało i w teorii wydaje się być bardzo sensowne. W praktyce podejrzewam, że takie właśnie jest. Co jeszcze? Często to, co limituje rozwój samego bicepsa, może się znajdować poza bicepsem. Także wszystkie te mięśnie, które biorą udział właśnie w poruszaniu ramieniem, czy też w poruszaniu przed ramieniem, mogą mieć wpływ bezpośrednio na biceps. Jak już wspominałem wcześniej, przy przyczepie dalszym jest też rozścięgno, które przechodzi w powięź przedramienia. Jeżeli przedramię jest chronicznie przemęczone, pospinane, twarde, nieruchome, to też może mieć negatywny wpływ na pracę bicepsa. Więc należy o to dbać i jak zawsze zwracać uwagę na balans strukturalny, tak żeby mięśnie pomagały sobie nawzajem, a nie przeszkadzały. Myślę, że tym zakończę. Życzę każdemu ponad 50 łapie. Na razie, hej.